Wyobraźcie sobie, że kładziecie do snu pozornie zdrowe niemowlę, a rano zastajecie je martwe. To nagła śmierć łóżeczkowa. Na szczęście przytrafia się ona rzadko, a według danych z pewnego procesu sądowego prawdopodobieństwo dwóch takich zdarzeń w jednej rodzinie to 1 do 73 milionów. To jest bardzo, bardzo mało. Nawet wygrana w totolotka jest 5 razy bardziej prawdopodobna. Nic więc dziwnego, że w latach 90. Brytyjka Sally Clark, matka dwóch zmarłych z niewyjaśnionych przyczyn niemowląt, została skazana na dożywocie za podwójne morderstwo. Czy słusznie? Po pierwsze, skąd prokuratorzy wzięli liczbę 1 do 73 milionów? Oparli się oni na danych, według których na 8500 zamożnych, niepalących rodzin średnio w jednej nastąpi śmierć łóżeczkowa. Wobec tego dwie takie śmierci nastąpią z prawdopodobieństwem 1 do 8500 do kwadratu, czyli właśnie 1 do 73 milionów. Problem w tym, że to rozumowanie zakłada niezależność śmierci synów Sally, a za śmiercią łóżeczkową mogą stać czynniki genetyczne lub środowiskowe, które przecież chłopcy dzielili. Chorób wśród rodzeństwa nie można traktować jak niezależne rzuty monetą. No dobrze, ale nawet jeśli ta liczba 1 do 73 milionów ma jakiś sens, co ona właściwie oznacza? To szansa, że losowo wybrana rodzina straci dwoje dzieci w wyniku śmierci łóżeczkowej. I tyle. W celu ustalenia czegokolwiek o winie czy niewinności Sally musielibyśmy wziąć pod uwagę, że wprawdzie podwójna śmierć łóżeczkowa jest mało prawdopodobna, ale podwójne morderstwo w rodzinie zdarza się jeszcze rzadziej. Matki generalnie nie zabijają dwójki swoich niemowląt. Sally padła ofiarą tak zwanego błędu rozumowania prokuratorskiego. I dopiero po interwencji Królewskiego Towarzystwa Statystycznego została zwolniona z więzienia wraz z 3 innymi kobietami skazanymi w podobnych okolicznościach. Chciałabym, żebyście Państwo z tej prezentacji zapamiętali 3 rzeczy. Po pierwsze, nie wszystkie zdarzenia są od siebie niezależne. Po drugie, rozumowanie statystyczne wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich możliwych wyjaśnień. A przede wszystkim, znajomość podstaw statystyki może zadecydować o ludzkim losie. Dziękuję. To może ja zacznę. Opowiedziała Pani bardzo ciekawą historię, ciekawy przypadek i naukowo, i życiowo, natomiast nie mogę przeboleć tego początku. On był naprawdę bardzo mocny i z tych 3 rzeczy, które chciała Pani, żebyśmy zapamiętali, ja zapamiętam to właśnie, tę śmierć i to, że ktoś o niej myśli jak o nagrodzie wygranej w totolotka. Proszę zwrócić uwagę na dobór tej metafory. Ta totolotkowa jest pozytywna, ludzie chcą, a ta nie. Natomiast przypadek bardzo ciekawy i naukowo dużo się dowiedziałem. Znaczy tylko powiem, jeśli chodzi o totolotka, chciałam rzeczywiście pokazać, bo jak już pani Irena Cieślińska wspomniała wcześniej, że my trudno nam sobie wyobrazić te duże liczby i chciałam po prostu podać taki przykład, jak często to się zdarza, bo to rzeczywiście zdarzałoby się nieprawdopodobnie rzadko, tak? 5 razy rzadziej niż totolotek, ale rozumiem uwagę. Na początku istnienia National Geographic w Polsce oni zrobili taką okładkę, która miała, jak wiadomo, okładki w takich pismach sprzedają, znaczy to od tego, jaka jest okładka, zależy, czy się nakład sprzeda, czy nie. I okładka miała być hitem, a pokazywała takiego rekina, paszczę rekina. I to był najgorzej sprzedany numer w historii. Dlatego, że ona była naprawdę bardzo dramatyczna i ludzi odstręczała, że przyniosła efekt odwrotny od zamierzonego. Gdyby pani zaczęła od historii, od tragedii tej kobiety, to jest zresztą bardzo dobrze powiedziana historia i bardzo dziękuję za ten przykład, jest świetny, to my byśmy nie byli aż tak przestraszeni, bo to było bardzo osobiste. Wyobraźcie sobie, że tamto niemowlę, nie? To znaczy... chodzi o to, że pani nie straszyła nas, no. Jesteśmy ludźmi. Ale właśnie chciałam tutaj pokazać, że wcale to się tak często nie zdarza, bo zapewne wiele osób tutaj na sali ma lub miało niemowlęta i prawdopodobnie wszyscy rodzice się boją tej śmierci łóżeczkowej. Ona jednak się nie zdarza tak często, jak nam się wydaje, więc
Może niektórych wystraszyłam, może niektórych trochę uspokoiłam, mam nadzieję. Chce pani, żebym zapytał, kto się nie wystraszył, ręka w górę? Panie, panowie? Panie profesorze, widzę, że pan zmierza do jakiejś wypowiedzi. Bardzo mi się podobało to przesłanie, ale z drugiej strony chciałem powiedzieć, że są dziedziny, w których statystyka przed sądem stanowi bardzo potężne narzędzie, w szczególności jeśli chodzi o przestępstwa finansowe, to jest bardzo trudno wymyśleć przebieg jakichś fikcyjnych operacji finansowych, których by się nie dało obnażyć właśnie posługując się statystyką. Tak, to prawda. Nawet jest takie słynne prawo, że jedynki się pojawiają częściej na początku liczb, tak? I tak można niektóre fałszerstwa, powiedzmy, wykryć. I statystyka, ja wciąż uważam, statystyka w sądzie jest ważna, ale jeżeli jest stosowana poprawnie, tak w tym przypadku była zupełnie niepoprawnie, jak pokazałam, a po drugie, jeżeli to nie jest jedyny dowód, bo nie możemy skazywać ludzi wyłącznie na podstawie statystyki. To ja chciałam tylko powiedzieć, że sprawa przyczyny śmierci łóżeczkowej, ona jest, o ile ja wiem, dotychczas niewyjaśniona. Ja znam zespół w Polsce, który jest zespołem informatycznym, który poszukuje właśnie modelu, jak wyjaśnić. Ale jedna z przyczyn, które z kolei pani, jeżeli pani jest matematykiem, to może jest trochę dalej, to jedną z przyczyn widzi się w nagłym stężeniu fosforanów we krwi dziecka, co jest właściwie niekontrolowalne, tak się wydaje. Czyli problem przyczyn śmierci łożyczkowej, którego pani nie ruszyła i słusznie, bo to trzeba wybrać sobie jeden temat. To powinien zostać też w naszej pamięci jako czwarty, że to trzeba poszukać. To znaczy jeszcze tylko dodam do tego, bardzo dziękuję za tę uwagę, ale jeszcze dodam, że właściwie śmierć łóżeczkowa, co to, no tak ją się definiuje tak naprawdę, że jak nie są znane przyczyny, jak wykluczymy wszystko, co wiemy, to jest śmierć łóżeczkowa. Czyli i za nią stoją czynniki na pewno jakieś i tam są korelacje, że może właśnie fosforany, może jeżeli matka paląca, może jeżeli młoda matka i tak dalej, ale nie ma konkretnej przyczyny. Dziecko było zdrowe wieczorem, rano dziecko nie żyje, tak więc. No, dziękuję pani bardzo. Dziękuję.